Czołem. To jest nasze. Tu jest porucznik Bochum. Skrzynki. Skrzynki. A my sobie, panowie, weźmiemy... Skrzynki tam. A co zabrać, mistrzu? Tego z lewej, nie? To z lewej? Dobra, ładowarkę kierowca sobie weźmie. Tak. Jak będzie. Dobre pomogę. Czekajcie chwilę, bo chyba będzie odprawa. Weźmie, to mikro dagra. Ale dopiero jak będzie nagrać się upewnić. Cieszę cię, myślę, ten weźmiemy. Jeszcze raz? Co? Wziąć? Mikro dagra. Umiesz obsługiwać? Nie. Tłumaczę ci. Chodź na bok, jak znajdziesz. Ale teraz, jak będzie nadmiar. No tak, 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 tak. Jak będzie nadmiar, to ci wytłumaczę potem. Dobra, no to znajdźmy się. Aha. No to nie będzie briefingu. Tak, nie ma co. Wybornie. Co, tylko ten mikrodagram, tak? Załóżcie niebieskie opaski. No i jeżeli nie masz pomogę z właśnie ewentualnie jakieś tam rzeczy, które mogą ci się przydać, kiedy zostaniemy wyeliminowani. To panów jak coś, to no. To czyli tyle tego dowodzenia, bo mam problemy z tym, ze sprzętem. Moja ekipa, załóżcie zielone opaski. Teraz chwila. Tak jest. Chodźcie za mną. Ja nie wiem, nie wiem. To samo. No, postaramy się, żeby coś ogarnąć. Obsługa radia. To ja nie... Kurwa, studia. Nie za bardzo. Nie no, kurwa, problemy mam dzisiaj jak zmienić, tak? Czekajcie jeszcze chwilę. Wiecie co, jak mamy chwilę wolnego i nic nie robimy, to zapakujmy sobie zapasowe gąsienice. Ile ich ładować? Jedna się mieści tylko, więc... Znaczy chyba, bo zajmują dwa miejsca. Dobra, schodzę. Tak. Weźcie sobie dodatkowe medykamenty we żywu. Czerwona opaska mnie też obowiązuje, tak? Tak. Właśnie nie pobierdalcie tych ze skrzyni, kurwa, radne radiostacji, bo to potem się spierdoli. Dobra, żyła, chodź tu. Nie chciałbym tego robić. Idę, idę. No ja sobie pierdolnie od razu radio średnie. No dobra. Średnie? Tak. To tak, w maszynach, które ustawiacie, tak? Jeśli chodzi o ostrzał, to najpierw identyfikacja celu. Działamy w kurtonie, a nie pojedynczo. I dopiero wtedy do mnie się zgłaszacie, mówicie mi na parę metry. Chyba że jednostka patrzy na nas, no to wtedy powiedzmy. Pan Hu? Na... A? Widziałeś gdzieś radio? Tu są w tych skrzynkach, po tej dużej, na samym dole. Dowódca, co z tym mikrodagramem? Naboje podkalibrowe. No długie, a tu masz średni. Mniej, tak powiem, tutaj zostało jeszcze 18. Zobacz, ile masz dowódców. Dowódców masz prawie 10, czy nawet więcej. Zostaw tego, jak wydaje mi. Dobra, to się wstrzymam. Ale ktoś widział te radiostacje? Nope. Lipa trochę. No. Jedynie średnie. Można brać mikrodagę, bo są jeszcze trzy różne miejsca przed byłem. Czy sierżant Bochum nie jest porucznikiem? Nie wiem. Dlaczego on miałby być porucznikiem? Mieliście być dowódcą plutonu? Miałem być dowódcą plutonu, ale mnie wyjebali, bo się spóźniłem, kurwa. I zdegradowali mnie jak psa. Bucha, i wy jeszcze z czesem, czy kierowcą? Kierowca. To weźcie sobie mikrodagę, bo starczy. Wsiął. Który jest nasz? Ten po prawej skrajnie? Czy... O, okej, okay. Dobra. A, i tam gąsienice są, to pozałodujcie je te pojazdy. Widział ktoś Harbena? Tak. No, teraz sprawdzajcie sobie. Ja idę na prawo. Prawa? No. Gdzie? Co cię? Gdzie wiesz, gdzie jest od prawa, czy nie? Myślę, że ten też tak nie jest. Panowie, jeżeli ten, jeżeli interkom w czołgu nie będzie działał, to używamy radia. Ale powinien działać. Dobra, żyła. Kicaj do wozu, sprawdź stan amunicji i sprawdź technicy. Ja tu dowódcy do zgłosi gotowość, jak będzie to już wszystko działa. Wszyscy gotowi. No i tyle, na razie.
Chuj tam w radio, zaraz ci podam. Gdzie są munice? A dowódco, my zmieniamy sobie radio tutaj na 62, czy nie? Jak to wygląda? Nie, ja to myślę, że możemy zostać na tym kanale i po prostu sobie na długim tylko ustawić łączność z sejczką. Czwórka sprawdza? A to później będą problemy, jak ktoś będzie chciał wejść na 62 i nikt tam nie będzie odzywał. To nie wiem, ja sugeruję jednak ustawić w pojazdach. Dobra, Gaspar, jesteś kierowcą, pobierz sobie mikrodagra, proszę. Czekaj, spróbuj się przyłączyć na interkomie. Ale co na interkomie? A, krute. Raz. Czekaj, teraz? No to znaczy, jest na krucie, nie? O, dobra, jest. Byłbym poza pojazdem. Ten klap otwierasz? O, bawi się. No bo to właśnie jak otwierasz klapę, to nie mogę działem ten ruszać, nie? Jakby co? Jak mnie słychać na interkomie? 5 na 5. Kozacko. Dobra, czyli tak. Dalm już nie działa. Że będzie... O! Czej. Pytanie do dowódców czołgu. Czy jesteście gotowi? Zieloni są gotowi. Czwórka gotowa, ale jest pytanie. Zmieniamy tą częstotliwość, czy zostajemy na tej? Radni? Ja mam problemy z atestacją, wolałbym, tak? żebyśmy zostali na tej. Weź spróbuj ten, gdzieś na daleko, odległy zmierzyć. Albo tam, albo te. Możesz? Jeszcze raz? Spróbuj odległy zmierzyć gdzieś. Weź tam w pole jakieś 500 metrów tam gdzieś i zmierz. Spróbuj przynajmniej. Nie, niestety nie mam. Jak? Musimy się wychylić i zobaczyć dajmierze. To jest jakimś pomysłem. Co? Bo raz mi zmierzyło, ale coś teraz... O! Ja spróbuj naciskać różne przyciski. Ty wiesz, jakie jajca, nie? Teraz tak poza RP. Mam sprawę alt, nie? Zblindowane mówienie. Jak mówię i wciskam te, działa mi dalmierz, nie? A zwykłe te nie działa. Taka ciekawostka, więc jak będę celał, to będę mówił. Dobra. No nie, wiesz, ja myślałem, że po prostu tutaj to będzie odległość, nie? Proszę. Powiem. Prawy alt i leć. No po prostu w tej samej formacji, co jesteśmy teraz. Co nie, wiecie co, bo ten Norbi coś nie ogarnął, no teraz nie rozpisał, nic nie powiedział. Ciężko będzie. Teraz nie możesz ruszać. Tak? Nie mogę. Okay. Dobra. Kapitan prosi o włączenie silników. Włączy. Wyłączenie? Włącz. Radio check 62. Radio check 62. 28 pocisków przeciwpancernych i 8 obłąkowo burzących. Nie miałem go wyłączyć czy włączyć? Chyba wyłączyć, nie? No teraz słyszę.
Ja pierdzielę, ale jestem hakerem. Ej, tak, nie masz nic przeciwko, tak będziemy jechać na początku, to ja się wychylę. Ty też się możesz tam wychylić. Ja nie mam wiesz co klapy, więc... Ale mogę sobie na loadera wyjść. No, to zrobimy tak, myślę. Tak, na loaderze jest po wychyleniu nim M2, ale chyba są nieczynne. No tak, jeden jest nieczynny. No jak nieczynny, jak czynne. Słyszycie mnie? Tak. No dobra, fajnie. Czynna jest bardzo, tylko ma określony kąt ruchu, nie? Aha, twoja czynna, moja nie. A, to może szefu zawsze na loadera wyjść tutaj i sobie postrzelać. Nie, myślę, że ja mam w środku już do strzelania, więc... No, bo ona jest bardziej taka na komputer. No, mi się podoba ten czołg. Jak się obczaiłem, jak to wszystko działa teraz, to... Z tego trika z mówieniem to nie wiedziałem, że to na głos jest sezamie, otwórz się. Czekaj, czy my zmieniliśmy radio na 62 krótkie, czy nie? Nie było ustalone, ale podejrzewam, jak ma Cezar na 63, a ten Angel na 61, to prawdopodobnie na 62. Bito 1-2 radio, czy? Tutaj trójka słyszę. Jaki jest sygnał? Tak, na 62 zmieniliśmy. Tylko teraz pytanie, jak my się będziemy komunikować z wyższymi, bo na 60 niby na długi mamy siedzieć, a te długie ponoć nie działają. A to chyba... Na krótki siedzimy jako sekcyjne między czołgami takie, ogólne, a te 62 to jest nie wiem. Znaczy sekcyjne to jest chyba interkom. Jak interkom? Krótkie rady co masz? Krótkie rady, no. A na kim jesteś? No jak... Kapsulaka naciśniesz, to by będziesz rozmawiał wszystkimi czołgami z Bristola. No nie, no na kapsulaku to zmieni na 62 na radio krótkie. Nie, w zasadzie 62 jest niepotrzebny, tak naprawdę. No, znaczy nie, no jakoś innymi czołgami musimy się porozumieć w naszej sekcji. Zwłaszcza, że się chyba rozdzielimy. Na 60 jest komunikacja między wszystkimi drużynami. Tak było na odprawie przynajmniej mówię. Na odprawie było tak, że mamy swoje kanały i rozmawiamy z innymi czołgami naszego plutonu, a na 60 jest ogólny. No tak, to mówię. Tylko, że ten Norwi zarządzi, żeby zostać na tym, co mamy na krótkich. Ola, ma... Zresztą operacyjny tam minut. Dobra, idę innym powiedzieć o tym triku, ja zaraz wrócę. Zaraz tam pijacy.
Dobra, operacja. Co? Sierżant przezornie wziął wazówkę. No nie wiem, ja to przypadki odkryłem, nie? Bo po prostu ten cisnę i śmiga. No ja dwa naraz jak dopiero ciskam, ja tak samo te duże ten... Tam pytaj kapela Lida, on jest zielony, kto zdąć powie. Lid? Co jest? Który tam do mnie był? No u mnie ja to przypadki odkryłem, nie wiem jak to u was, ja mam zbindowaną podmyszką, nie? Na prawy alt. Sobie pod kciukiem mam, nie? I jak cisnam, właśnie mówię i wciskam te, to mi zaczyna mierzyć od tego i działa. No spróbuj, bo nie wiem, no, na karasie nie działa, nie wiem czy to jest... działa. Jeszcze raz sprawdzę, coś zaraz wrócę. Kurwa, buchaj. Jak wychodzisz, to zamykaj tą klapę. Zwróciliście uwagę na nazwy czołgów na rufie? My mamy La Bambę, tamci mają Mjolnira. Właśnie widziałem. Dobra, udało się te dalmierze okiełznać nareszcie. To jest, kurczę, wesoła wiadomość. Przepraszam, że przerywam, ale czemu na pomoc 600 metrów zapierdala nasz człowiek? No mi działa, elegancko. Mi też działa, ogarnąłem już sobie, wiesz? No i bardzo fajnie. Cieszę się, że mogłem pomóc. Dobra, to trzeba teraz do innych zespołów się przekazać, co? No, chodź. Może Zenek Martyniuk. Ale nie, my skliniemy do innych tam drużynka i powiemy. Nie, co? No, ale skliniemy się do innych drużyn, tam powiemy o tym. Jasne, jasne. No dobra, chodź. No czekaj, chyba się nie obrazisz, ja sam się odezwę, zobaczę jeszcze. Jakieś nasze jednostki wyruszyły? Właśnie nie chyba. Było tak, komunikacji na radiu było, że sektor alfa zajęty. Może to było. Może z informacji. Tam bo arabuscy czekają, siedzą u nas na radiu i gadają nam bzdury. Walter, chodź, chyba zgryzłem jak to powinno być. Tam jak w wieżyczce siedzisz, czekaj, nie proszę. Proszę, że przerywam. W wieżyczce siedzisz, tam przy tych masz takie guziki alt. I teraz kurwa zapomniałem, tab albo T. Musisz wciskać obydwa, tam na dole ci się kropka będzie taka świeciła przy cyfrach. Dobra, dobra. Jak się znowu zaświeci, to możesz znowu mierzyć. Dobra. Chciałem słowo dorzucić, że była informacja, jakoby sektor alfa został zdobyty. No. La Bamba mi się jakoś piosenką kojarzy. Gdzie będzie widać? Może to chodzi o La Bomba, a nie La Bamba, wiesz, taka gasu. No chcę mieć ładny... Dobra, podłożę do siebie dowódców czołgów. Dowódca
ustalmy ten kanał, bo się coś pojawiło, nie ma komunikacji. Właśnie też siedzimy na 62 na średnim, bo teraz już nie wiem. Dobra, poczekajcie, przestawię sobie na 62. Widzisz to? Na średnim. Zmieniamy, tak? No właśnie, ja też. I zjebany spray mam taki. Norbi? Co? Na 62 wystokujemy. Tak. Dobra. 1, 2, radio, czy? Możliwe, wyraźnie. Słuchaj, prawda? Słuchaj. Weź sobie otwórzcie sobie mapę. Ja nie będę cię słuchać, wobec. Widzicie tam, gdzie jest sektor Bravo, tą linię kolejową? Niebieską, tak? No. No widać. No to tam mamy dojechać i tu się ustawimy. Od lewej do prawej, bo nie mamy na razie zadanie obserwować ten teren. Podobno są już zauważone czołgi i trzeba uważać, że mogą być okopane. Okay. Stwierdzam, przed nami są jak coś. Mamy na nich zasięg. Także, czyli czyścimy, dojeżdżamy i tam czekamy na dalsze rozkazy, rozumiem. That's rock and roll. No pewnie tak, zrobimy. Jeszcze uzgodnię to z Jeśkiem, czy czyścimy od razu, czy... No jak tam dojedziemy, to wjedziemy na plecy. Jak będziemy jechać, nie kolumną, tylko tirolierą. No dobra, to musi Konsi słyszeć. Ja słyszałem. Jest to kapitan? Dobra. No dobra, to do czołgów, jak zgłosić go gotowość. Ja potwierdzam, że... Dobra, chłopak, my jesteśmy w stanie rozbić te czołgi z 2 km bez problemu. Dobra, ja to czekam. Oczekujcie, aż plutony wszystkie ruszą, zatem lecie likwidować, żeby nie ściągnąć ognia na nasze zgrupowanie tutaj, póki jesteśmy w grupie. Cezary przyjął. Poszedłem do nich dobrą nowinę rozpowiadać, pouczyć ich, jak to się obsługuje, jeszcze mnie jawem opluli bezczelnie. Bristol 1-4, sprawdzam? Nie. Zbożnic? Możesz sobie ewentualnie... Sprawdzę, a potem... O, jednak działa, miałeś rację. Ja dzisiaj... Słucham? Czy będziemy mogli najpierw wyczyścić sobie z wrogich pojazdów, a potem ruszyć? Ustawcie się w formacji, w takiej jakiej będziecie się przemieszczać na swoje punkty i wtedy dopiero likwidujcie. Jak jesteśmy w zgrupowaniu, nie ściągajcie ognia wroga na nas, tak? Przyjął. Na azymucie 20 są trzy wrogie czołgi i się zastanawiam, czy przed nami też może coś być, równo przed nami. Tutaj trójka do czwórki, tyrolierę miał być. Proponuję też nie stać tak blisko siebie, bo jak jeden wybuchnie, to pierdolnie może drugi. Kierowca, weź wyjedź na lewo tak mocno. Tak, musimy zrobić. Na west, jedź na west, bo mamy rozszerzyć kolumny. Po prostu rozszerzamy. Masz kompas? A, mam. Okej, no to na 270 skręć i po prostu pojedź parę metrów. Dobra. Jakie tu założenia, jakieś plany? Jedziemy w formacji, wszyscy w równej, znaczy w trajera po prostu pojedziemy naprzód. Możecie ruszać, możecie, tak przejedźcie z kilkadziesiąt metrów stąd i możecie działać. Tak, że równo stoję? To tu mało widzę. Albo wygrzać silniki. Sekund, proszę.
przyjeżdżamy informacją przeciwnie, przejeżdżamy jakieś 100 metrów. Cel do wszystkich jednostek, że po wciśnięciu ALT oraz przycisku T działa system SKO, jak przyjęliście. Po wciśnięciu ALT, ALT oraz T działa jakiś system. Do 6. Jedź 100 metrów naprzód, kierowca. Mam jechać za nimi, czy... A, T i T działa system SKO, jak przyjęliście. Zatrzymać się, post. Kombinacja jaka? Coś plus T, tylko nie dostrzymanego pierwszego. A, L, T plus T. Przyjął. Jeżeli jest w zasięgu, to dobra, wtrzymaj. Cezar, impreza się zaczyna, nie ociągać się tam, będzie to samo. Na azymucie 16, 1700 metrów szczerze masz wrogi. Że kurwa daleko. Tutaj Angel do Papa, Angel gotowy do ruchu. Czekamy na rozkaz. Angel, macie rozkaz ustawić formację i ruszać na tą pozycję. Przyjął, bez obawy. Tam nic nie widzę kurwa na... No to poczekamy po prostu resztę do nich strzela, nie majnujmy amunicji. No ja mam rysowanie nie na 3 kilosa i tak to nic nie widzę. Na 343 jest 2 kilometry to jest niestety, ale są tam czołgi. Bradę 1-2 do wszystkich. Za 2 km na lewej flance będziemy mieli wrogie czołgi. Potwierdzam, tutaj trójkę zadbajmy. Potwierdzam właśnie rozruszamy czołgi. Zadbajmy o te czołgi, które są z naszej lewej strony, bo nas wyjebią. Jesteśmy najbardziej wysuniętą na lewą po plutonem. Azymut 3-4-2-1 czołg. Ruszamy, tak. 4 kolejne i 3-19 kolejne. Bradley, Zulu, czek do Papa. Proszę o resztę czołgu do dołączenia do informacji. Dobra, wtrzymaj. Zostałem, tylko czek. Angel, wyprzedźcie czołg dowodzenia, ustawcie się w linii i kontynuujcie w kierunku Cezara. Jak do nich dojdziemy, to oni będą odbijać już na swoje pozycje. Kurwa, 2 kilosy za daleko. Co za rodzaj przybiły kontakty na drodze wyeliminowanego? Nie, nie, kurwa. Strzela jak pan to termin widzę. No ty widzisz do kilometra, tak? No tu idziemy? Na coś widzę. O chuj, ale wszystko. Ja jak nie widziałem. Czemu nie powiedział, że na 20 mam kontakty? To są wrogie czołgi, spokojnie. Właśnie tego dziwi, że mi nic nie powiedział. Podejrzewam. Papa, potwierdź węgiel, bardzo wchodził. Papa zgłasza? Zgonuję na termo. Papa, potwierdźcie dla Angel, że was wchodziliśmy. Potwierdzam. Dobra, wstrzymaj. Dobra, już. Ja widzę, meldujcie szczegółowo. Cezar do HQ, jedynka oraz trójka odrywały. Na 340 km 700 będziesz miał czołg. Przyjął mierze 340.
widzę jego dach, leciutko. Jest w zagłębieniu. Czekam, aż wyjedzie. Nie w zagłębieniu, ja go widzę dobrze. A może ty, podjedź bliżej, kierowca. Cezary, jak kurwa to działko wystające. Zobaczycie się po prawej stronie, nie? No, jest coraz lepiej, coraz lepiej. Uwaga, jeden czołg, jeden... Został. Na 3-4 wrogi czołg. 3-4, który do nas wali. Olej tamty, po prostu. Tak, ładuję już jego. A tutaj z dół do papa, dam tam nowe 472. 10-350 metrów, w kolejce tam jeszcze jedzie. Poprawiam. Tutaj dostał, potwierdzam. Dostał, tak. Poprawiam, nie ruszę się kierowcy, nie ruszę się. Do papa. Zulu, zgłaszam do papa. Został znowu, tak? Przyjął, ale strzela dalej, jebnie. Wrogić w gąski ważne. Chcę wstrzymać, likwidować cele. Cezar, wycofajcie się pod osłoną, Angel. Nie, ta, znaczy, trafiłeś nad. Poleciał nad. Jak widziałem, kurwa, prosto poszło. Dobra, to jeszcze raz poprawiam. Troszkę niżej, troszeczkę. Znowu trafiłeś, przyleciało nad. No jak? Dobra, dymi się. Zaraz masz kolejny, który wyjeżdża na 345. Dobra, potwierdzam, widzę. Przycelowuję, on ciągle się rusza, jest daleko. Dobra, zatrzymaj. 304... Dobra, mamy bunkier na 338. Już dym. 1450 metrów. Dobra, będę ładował. Trafię. Kolejny 343. Ponawiam strzał. 20 sekund. Dostał. Zulu, zgłaszam. Zulu, ale jak stoicie w oknie wiecznego, to może lepiej nie ściągajcie na nas uwagi tutaj. Trójka na razie stoi. Sprawiał. Bo ja przed chwilą na nas celował. Na nas strzelał. Poszło na nim, realnie. To taka luźna propozycja. Dobra, chyba wieżyczka odjebana. Ale waj jeszcze raz, nie wybucha. Pozostałe dwa raczej żyją. Kiepsie, on Cezar, brać się jeszcze? Trzyma, pomóżcie. Tak, daj, bierz. Trafiłeś na... Wszystkie co czołgi z tego wzięliśmy. Ja mówię po gąskach chyba mierzył. Nie wchodzi. Dobra, przyjął. Angel, podjęcie troszkę, zapewnijcie tam... 1000 metrów jedynie, znaczy, tak, 1000 metrów. Zulu, trójka w porządku. O, trafiłeś. Ile miejsc w tym badaju? Podjęć po nich, dobra? Dobra, jednym rota było. Na 312 masz kolejny czołg. Przyjął, kręcę. 312. Piechota, widzę tylko piechotę, nie widzę czołgu. Dobra, kierowca podjedź do przodu. Dobra, 1-7. Nie, dobra, 341. Ale nie wiem, czy on jest zniszczony, czy nie, bo dziwne światła się na nim patrzą. Za tym palącym czołgiem będzie nas. Czekamy na rozkaz. Dobra, szykuję się. To są dwa północy, naprawdę. Trochę piechoty, krzaczki. Radzę, może. Czołg 320 na 7. Dobra, blisko na spokojnie, powoli podjeżdżamy. Żulu, zgarnąłeś tam Cezara? Dymiący się jest na 330. Tak, on już jest zjarany, czarny jest. Tak, kolejne 318 pali się jakieś. Tylko widzę piechoty sporo, to może strzelam ją. A masz KMA?
Właśnie. No to walcz. Kierowca, wykryć bardziej na azymut 10. Zatrzymaj się. 341, nie wiem, być na prawej stronie, ale kierowca postanowił, że jedziemy na waszą lewą. Jak to przeszkadzało? No, w porządku, porządku. Dobra, przyjął. Tak, mamy. Jeden, dwa czołgi obejwały, chyba dwóch nie żyje i dwóch rannych. O kurwa. No. Dawaj, to i nasi, więc. Ja wiem, co robię, 360 kręcę, patrzę. Czołg na 06 wyjeżdża. Ktoś znajduje, że czołg na 06 wyjeżdża. 06? Tak, ale czekaj jeszcze. No to wiadomo, z innych pozycji to różne zmuty są, ale patrzę tam w okolicy te. Termo nic nie widzę, świetnie patrzę tak. Okej, mamy jeszcze na górce, panowie, 3.40 na jedną wieżę. Nie używaj termo, bo teraz w tych nowych termowizjach właśnie nie widać kół, ani to, że czołg jest aktywny. Okej. Jak stoi, więc znaczy są problemy po prostu. Cześć. No wiem, ale to wciąż działało. Po prostu jak dziwny stał, to nie pokazywało. Na 344 na wzgórzu 2 km 100 masz czołg, ale na razie nie wal do niego. Po prostu informuję. Jak do półtorej klocka widzę skutecznie w miarę, nie? Dobra, być to podjeżdżamy jakieś następne nie, stanowisko. Nie, dobra, zniknął, więc chyba odjechał. Angel do wszystkich, czy ktoś widzi jakieś kontakty pancerne wroga w rejonie? Brady, Bisto 1-2 widzi kontakty pancerne na 344 2 km. 349 będą później problemem dla nas. Na wzgórzu. Papa wzgórz na wzgórzu. Powtórz proszę. Dobra, kierowca azymut 60 i dołącz do nas. 7 jest, są dwa czołgi wysunięte, będą później problemem dla nas, sugeruję zlikwidować. Stało mi 16 pocisków przeciw pancerze. Jakiś rozkaz do Zulu? Zulu, oczekujcie przy pojeździe medycznym, ja sobie skontaktuję z resztą drużyny i prawdopodobnie dołączy do was cały Cezar, nie? Przyjął, rozumiem, że tylko na pewno tak, zobaczymy. Zulu przyjął, oczekujemy. Aha. Bristol, zgłoś do papa. Bristol zgłoszę. Bristol, czy poniesiesz jakieś straty? Nie potwierdzam. Okej, przyjąłem. Angel, zgłoś do papa. Angel, zgłoś do papa. Angel, straty? Jeden czołg, czy coś poza tym? Dobra, do całego pistolu. Będziemy się kierować azymut. Angel,
Angel zgłasza. Czy jakieś straty pod tym jednym czołgiem? Odmawiam, zgłaszałem. Brawo. Bristol do HQ. Okej, oczekujcie na... Hostile, 3, 4, 5, dołączyć do was, proszę, dobra? 3, 4, 6, nie dołączy do mnie. 3, 4, 5. 3,50, czołg się porusza. 1800 metrów. 3,52. 3,55. Dobra, jest w górze. Wyjechał na 11, 2 kilos. Ja rozumiem, że mechanik ogarnie całe zaopatrzenie dla nich? Czy my mamy to zrobić? No, tak mam nadzieję. Przyjął, w takim razie oczekujemy na mechanika i ruszamy na pomoc Bristol. Cały Bristol prosiłbym wycofać z tą ogarnie, będziemy musieli dojechać. No to weźcie cię za dupkę. Dobra, zniszczę. To Zulu jesteśmy. Bristol, zgłoś do Zulu. Bristol, 330 macie okopane czołgi najprawdopodobniej. 340 nie wiecie, za jakiej pozycji powinno być. Bristol, do Zulu, proszę o... 5 pocisków tylko pod kalibrowy. A jak wy jesteście ulokowani? Jesteście wschód, centrum czy zachód natarcia? Jak przyjął? Jesteśmy na zachodzie. Przyjął, dobra, Zulu rusza. Grey, zgłoś dla Zulu. Grey, zgłaszam. Potwierdź, że jesteś gotowi. Potwierdzę, jestem gotów. Przyjął, dobra, ruszamy w tym razie. Czwórka, jak u ciebie? Zresztą do pistolu osłaniać, szukać zagrożenia, czy oczekujemy na przezbrojenie. Macie otwarty włas na steł. Pytanie, są tam kolona, czy... wsparcie, także z dwójkami wy pójdzie się na zmianę, żeby jedna dwójka osłaniała, druga się przezbrajała. Dobrze, coś tutaj zabezpieczyć. Grey, tam nie wyjeżdżajcie za wzgórze, żeby was nie stracić. Grey przyjął. Jakieś informacje od kapitana, dowódco, czy co się dzieje w tym momencie? W tej chwili no, za dużo nie wiem, w każdym razie oczekujemy na Zulu, zaraz przyjedą, już przyjechali w sumie, udzielić nam wsparcia. I przez pojęciu. Kto potrzebuje przezbrojenia? Czwórka. Trójka. Jaki masz stan amunicji, Shell? To proszę, wycofajcie się do pojazdu. 5 pancernych i 8 blokowych, no.
Przyjem, cofam. Proszę o podejrzenie, gdzie mamy cofnąć? Na moją pozycję. Dwójka też poleci się przedbroić, koło i tak nie ma nic nieprzygodowo. Kierowca pojdzie do tyłu, polecimy się przedbroić do mechaniku. Znaczy może odwrócić się na to już. W lewo trochę, tam do tych mechanizmów. Widzisz? Dobra. Tak. Dobra, zatrzymaj. Ahoj! Odwróć się, kierow... Tak? Mamy podjechać po ciężarówkę. Ale tam koło mnie ktoś stoi, więc boję się odwracać. Odejdź proszę od czołgu, ruszamy. Achtung, achtung. Dobra, to podjeżdżę. No już powiedziałem. Powoli będziesz jechał 5 godzin, to nic się nie stanie. Uważaj z rufą szczerze, żeby nie zahaczyć o... Dobra, wystarczy chyba. Dobra, puszczamy ciąg wszyscy. Słyszeli? Paliwo możesz dać, ale... Paliwo możesz dać. Tak, bo on naprawy nie potrzeba. Taki ładny był. Jasne, to zbrojony teraz. Nie, sierżant. O, jeszcze powiedzcie, że to sierżant rogacz. Co jest? To wasz czołg? Słucham? A nie, prawda. Ale dni, już nie ma. Dobra, to jak kierowca spokojnie do tyłu. Na razie bez odwracania. Po prostu wstecz. Za nami nic nie ma, tak? Nie. To się nie jest rozglądane, tylko przed nami. Za nami nic nie ma, wsteczny po prostu. Śmiało. W sumie to zaraz mogę przejechać. Nie no, śmiało, do tyłu możesz jechać. Dobra, już, możesz odwracać. Polisto, zgłoś do popa. Jedziemy czy czekamy na innych? Czekamy na jeszcze. Bo tamci się bawią w zabijanie piechociarzy. Polisto, zgłoś do popa. Byłeś pierwsza sprawa, niby powinienem widzieć do 12 km, a widzę do 1,5. Nie wiem, o co chodzi. Macie jakiś pomysł? Nie wiem. A może wiem, może... Jakbyś był normalnie jako piechu, to widzisz na 2 km, a przez to, że wchodzisz do pojazdu i masz inne i zmieniasz soczewki, bo zakładasz okulary, to widzisz na 1,5. Rozumiesz? Nie. Mów, ja jestem w czołgu. Blisto, słucham, trzeba. Tak, ktoś to wyjmie, będzie przed rejonem. 1-2 przed rejonem.
Dobra, kierowna na przykład. Jak status przybrania? Weź tutaj to jest. Potrzebujemy jeszcze około 10 minut. Dobra, prośba do ciebie. Jak masz w czołgach jednorazówki, przekaż je do Greya, dobra? Powiem tak, dojedź wszystkie do pojazdu, który może się przezbroić. Może to ci się uda. Czekam tutaj na ciebie, akcja. Dobra, stój. Zatrzymaj się. To może inaczej, po prostu poza AEP powiem, jak masz ogranicznik widzenia, to mogłeś zmienić te 2 kilometry nie na, że pojeździe, tylko że piechota. Zacznij. Nie, no przecież teraz sobie zmieniłem, teraz miałem mieć, nie? Zmniejszam, ciągle tak samo jest. To pewnie przy wejściu i wyjściu. Co się dzieje? Nie, piechociarze są na... sprawdzę. Na 06. I po prostu szedłem. Angel, głuj do pupa. Angel, głucha. Angel, jaki jest wasz status? Czy dacie radę zająć wyznaczoną pozycję SK? W miarę szybko? Nie jesteśmy pewni, mamy mniej więcej po 20 pocisków poza jednym przezbrojonym. Możemy spróbować się przemieścić do przodu najbliższe pół kilometra i zobaczcie, jak to wygląda. Okej, okay, ruszajcie, po przezbrojeniu się Bristola dołączymy do was i będziecie wycofywać pojedyncze czołgi, was przezbroimy też. Tutaj Grey, Bristol przezbrojony, razem z Zulu wracamy w pozycji wyjściowej. Okej, okay, super, ocecie. Wzięliście te jednorazówki? Odmawiam. Weźcie z czołgów jednorazówki i wracajcie. HQ zgłoś dla Grey. Zgłaszam. Bristol informuje, że nie mam jednorazówek czołga. No to wracajcie bez trudno. Dobra, mam. Przyjął. Po zgłoście dla Angel 1-1. Słucham. Tutaj Angel, damy radę się przemieścić, potrzebujemy kilku minut przezbroja się, najpierw jeden czołg, zaraz się przezbroi drugi, będziemy ruszać wyżej. Dobra. Póki co trzymamy jedną pozycję i osłaniamy północ. Ponadto widzimy radar w bazie na północy azymut, mniej więcej 350-360. Okej, przyjąłem. Ja pierdziel. Teraz to jest inna sprawa, nie? Dwójka zgłoś. Bistro dwójka zgłasz. Potwierdzam, cały czas czekamy na was na północ. Dobra panowie, Bristol, ustawi się wszyscy w pojazdach w takiej samej formacji jak poprzednio. Tak, teraz widzę na 5 kilosów, co ja się sprawdziłem. Doszło ci coś tej amunicji po tym przedbyleniu? Tak, tak. Pełno.
Wyższe zbrojenie, zgłoś na NG4. Grej, zgłaszam. Trochę piechoty, może postrzeliwujesz, tylko rozmierzę. Wyższe zbrojenie, cofajmy, jesteśmy na waszych plecach. Blisko, 1700 metrów. Zgłaszam. Mierzę, że nie zdradzić. Trzeba pozwolenie na ruszanie dalej. Ej, oczekuj. Zulu 1, Zulu 2, goście. Zulu, zgłaszam. Wróćcie na pozycję pojazdu medycznego. Będziecie zabierać drużynę piechoty i ruszyć dalej. A przyjął, jak z tym Grejem, bo Grej ponoć ma pomóc Angelowi z przezbrojeniem. Angel 1, ta czwórka, niech się wycofa, żeby Grej był bezpieczny. Przezbroi go i wróci sobie sam już. Przyjął, w takim razie wracamy na pozycję medycznego. Wchodzimy cię na prawo. Czwórka do Greja. No jest za daleko. Dobra, nie strzela, nie mamy amunicji, nie ma, nie ma sensu. No chyba dostali. Tylko osłaniamy się i czekamy na dalszą specjaleczkę. Tak, już będę was. Trzymaj to was przy zbroję. Nie żeby coś, ale na 007 to jest jeden pojazd, jeszcze ciepły. Tutaj trójka za wysoko tymi kanami. Tak, dymi się i piechota, ci czołgiści wysiedli, więc. Ten po prawej, nie jest po lewej. Te po lewej wszystkie są zniszczone. Odnośnie tego MG to mam 1200 pocisków w taśmie, a jeszcze 8 taśmy zapasowe, więc sporo tego się. Angel 1-1 do papa, mamy wrogie cysterny. To bardziej przed nami. Likwidujcie! Blisko dojedźmy, cały czas oczekuję na rozkaz. Tutaj trójka, dowódca, ja bym trochę zmniejszył dystans do tej, do tego obozu na 04. Chyba, że inne rozkazy mamy, odbiór. Rozumiem, a w tej chwili wiecie, tylko kazało oczekiwać na nasz rozkaz. Buchaj. Tak? To jest taki cichutki jak myszka. Pan a powiem ci, kurde, nie to jest. Pan przepraszam. Tutaj Angel 1 tak? Mamy pomysł, aby jakoś pojazdy, tak, które nie eksplodowały, przejąć. Jeśli byłaby zgoda, można byłoby uzupełnić brak. I jakie to pojazdy? Ale spokojnie, jestem gotowości, PRD, jest. MP albo BRD mam przed nami. No to nie jeszcze. W razie tak. Czego nie znam się. Dobrze, że da się zrobić. Nie strzelaj do czołgów, które się dymią, bo one już są nieaktywne, a ci wyżej chcą je przejąć, żeby uzupełnić nasze straty. Bo je naprawimy. No co my teraz stoimy? Się nudno zaczyna robić. Tak, wiem, ale czekamy na pozostałe bistory i w sumie nie wiem czemu, nie wiem czemu tak długo się przezbierają. No myślę, co ma pogonik. A co, ja mam dowódcę pogania? Jeszcze mi... Tak, my jesteśmy 1-2, tak. Zajmijcie wyznaczone pozycje i osłuchajcie tak się wydaje, że na rejonie, tak. Musicie oczekiwać, aż Angel tutaj zajmie też.
wschód. Trójka, powtórz proszę. Dwójka na przodzie, czekamy aż nas wyprzedzić. No. Dwójka właśnie was wyprzedzamy. Dobra, kierowca już na przód. Jadę. No, cię rozumiem. A Michał za nim czy w linii? Tak, równo od boku jedź. Cały czas pewnie. Przejdź. Dobra, ja się rozumiem na płacie, nie? Pojedyncy piechociarza, ale nieważne jak to dwa kibra są. I do mnie tutaj, was przyzbroję. Olać piechociarz. To maksimum musicie sami teraz skorygować swój pojazd zewnętrzny. Mamy piechotę na 296. Dwa kontakty. Dobra, zacznę tej piechoty ukać. Nie, kup się, żeby nam jakiś czołg nie wyrąbał. Ja się dajmy piechocie. To pojazd nic ciekawego nie szukamy. Pojazd techniczny nie ryzykujemy naszego zbliżenia, czy możemy wchodzić wasz pojazd. Próbujcie się ewentualnie ustawić. Rita, jak ja jadę, to może jakiś tam stabilizator, czy... No, jest dobrze, będziesz nagle nie hamował i tak dalej, nie? Wiadomo, jak jesteś w ruchu przeciwnik z ruchu, ciągle odległości się zmieniają, nie? I to jest niegorzywy celowość. No, rozumiem. No, biedy, można popróbować, mam dużo amunicji, więc luz jest. Nasz przyzbrojenie jeszcze nie straciliśmy. Znam jakiś ten, właśnie wychylamy się nie powoli. Na lewej jakieś okopy 317. Tak, pewnie. 305 Bradley 2. Jeśli bardziej przed nami dowódcy skupi, w dowódcy niech patrzy po bokach. Lepszy. Co się dzieje, potem nie pilnuję tak dobrze. Ciężko mi tą armatę dostać tak mocno wyprzeć. Jasne, kierowca troszkę na lewo, bo zaraz się dożymy, na lewo. Jednak powoli, bo nie ma co się wychylać. Dobra, dobra, dobra. Ale to jeszcze kawałek jest dyskusji. Na lewo czysto, możesz spokojnie jechać na przód. Numer za singlem jest, nie? Za wierzchem. Powiedz, jak będziesz coś widział. Dobra, psio. Wstrzymaj, wstrzymaj. Trójka przyjął, dajcie mi dystans trochę do tego obozu. Wycofaj. Trójka się wycofuje, nasi dostali. Dwójka się wycofa. Nie wiem, czwójka dotarła z dupy RPG. Dupy RPG dostajemy skąd. Wszyscy panowie. Kurwa, mówiłem. Już robię ostrzał. Żeby tutaj dala złoś. Obracam się. Tak, nie żyje? Dobra, stąd już więcej. Chciałby do przodu 10 metrów wejścia. Daj do przodu trochę. Angel, radioczek.
Daj, śmiało. Słuchaj, dawaj, jeszcze z 15 metrów. No dobra, okej. Ale ja ci idę. 135, BTR! BTE 135. Już, przyjąłem. Potwierdzam, nie widzę, żeby miał rakietę, także ją zmarnował na naszego. 135, 1800. Kurwa, blisko było. Nie, 2050. Centrali na południe jeszcze o panowie. Uciekajcie! Nie do nas, spokojnie, nie tutaj. Nasz czołg niszczy. Tak, paj. Chyba Brans jakiś dostał. Tak, nasz, trójka dostał. Poczekajcie. Dostał. Poprawiam. Dobra, dymi się. Zostawić go? Czy jeszcze poprawić? Jak się dymi to... ...jednego człowieka dobra. Z naszego czołgu, jeden z naszych stracił chwytą, może nie wiem, kiedy się rozwalony jest. Na tych masu uzupełnienia, jeden kierowca. Okej, przyjąłem. Proponuję odjechać, to nasi przyłgają, a ja nie chcę z baklasem co drugie. Zaraz, także będziemy na... ...podjeżdżać. Wódź co? Dobra. Czekaj, muszę odchodzić na... Moja, potrzebujemy go natychmiastowo, bo czołg nie ruszy. Blisko powtarzam do papy. Mamy tutaj, straciliśmy dwa pojazdy. Załoga jednego czołgu nie żyje, druga załoga jest cała. Czy na 88 to jest nasz czołg, czy nie? Obawiam, kierowca obalał tamtym i jest przy pojeździe technicznym. Powtórz. Żeby się tam podesłali tego 88 człowieka, żeby się wsiadł i wsiadł moją pod komendę dowódcy numer 2. Nie, to nie... Dobra, przyjął. Ładuję. 2300. No, 2300 to jest tylko. Zmieniam, zeroing. Przyjął, tylko mamy go wytypować tutaj, gdzie stoimy. Uderzy toko. Nie działa tak jak powinno. Jeszcze nie. Dobra, bierze tego. Kurwa mać. Daję 1800. Papa, głoście na Angel. Za nisko, troszkę. Podeślijcie go na pozycję Angel 1-1, przejdzie tam zaraz drugi, żeby dali radę ruszyć. Zostawimy się na razie do osłony, ale i tak go potrzebujemy, zanim poruszymy dalej. Dobra, grej, słyszałem, 1-1. Ciuteczkę wy... Poprawka Angel 2, dokładnie. Nie ruszaj się, nie ruszaj się. Za wysoko. Troszeczkę wyżej, Ale zobaczcie, autonamierzenie nie działa, to jest niepoprawne. Trójka bez czołgu, cała. Pokazujemy mi 2300, nie? Strzelam i równo 2300 i leci gdzie chce. A tam jest więcej tych czołgów, nie? Dobra. Ja tam widzę tylko jeden. Wydaje mi się. Dobra, chyba się pali, bo widzę... piechota wyszła. Wyszli. Tak, tam kolejny czołg jest bardzo. Przy nas my jesteśmy po waszej prawej. A, to ja nie wiem, gdzie wy jesteście. No, ja nie mam pojęcia, mogę podejść.
My nie jesteśmy przy czołgu. Oni są przy Bito 1. Dwójka jest cała. Nie wiem, co dostaje, czy nie dostaje. Dobra, nie ma, to już zadaję. Zwracać się, bo dobrze bym się. Czekaj, 085, tak? Tak, 085. Tak, dobra, Zoroing chyli 2300, ładuje 2350. Oczywiście, że źle, no. Chociaż nie... Czekaj. Dobra, zmniejszam. Dobra, trójka spróbuje podbiec do czwórki, ale wątpię, że tam ktoś przeszedł. Jeszcze nie pan. Mamy zmniejszyć kolejne metry. Czekaj, do czego ty masz? Do czołgu na 86. Tam jest czołgista przy nim, więc wysiedli czołgista. Aha, to dobrze wiedzieć. A no ten BMP na 075 jest chyba nieaktywny, czy aktywny? No, 1-2 ma 8 pocisków, więc ma. Do 1-1, niedaleko nas jest nieaktywny czołg, możemy zdołać go naprawić i obsadzić. Że niedaleko nas jest nieaktywny czołg, który nie jest całkowicie zniszczony, możemy go naprawić i obsadzić 1-4. To jest T-70. To jest na azymucie 85, 740 metrów. Powtórz. To nie do ciebie, Popar. Do ragacza.
1, 2 do 1, podjedziemy pod te 72, żeby załogę zlikwidować. Tutaj grę jesteśmy na waszej prawej, podjeżdżam. Coś strzela z naszych azymutów tam. To ten na... Tak, przy Adarze są kontakty, ale my ich nie widzimy. Tak? Stoi. Przedbrojenie, tak, potrzebujemy przedbrojenia. Wysiądźcie chłopaki, żeby się przebrać. Powtórz. Chłopaki, wysiądźcie z czołgu, żeby nas przedbroili. Mechanik jest. Co przekażcie tam chyba, ja nie wiem co to jest, Alfie, że oni do trupów napierdalają tam. To się spaliwe. Paladiny, jak się przyzbroicie, to będziemy was zasłaniać, a wy no, spróbujecie tam oczyścić ten... Przyjął. Podjedziemy pod ten czołg, a potem pod kom... Sierżancie, teraz ty. Azymut 146, moglibyście go zdjąć? Przy okopie? Tu się schronił nieaktywny. Nie no, jest gościu, biega, a ja tam będę przyjeżdżał. Jednego przejechałem, a drugi do mnie strzelał. Ja tak widzę go. Czołg się rusza. Ale to jest 1500 metrów, a to karabin... Azymut, 89, 2,5 km. 2,3... Jedzie w prawo na... 1200 metrów, dam, zobaczymy. Azymut 90. Słuchaj, jak to z paliwem? Spoko, 7 osób. Dobra. Paladini, chodź, skakuję. Tutaj Grey, wycofajcie, w tej chwili jestem przy Bristolu, za chwilę do was podjadę. Dobra, na mnie. Czekajcie, likwiduję piechotę dla mechanika. Co trzeba likwidować? Bo jestem wolny. On się porusza na naszych, to jest priorytet. Gdzie on? Gdzie on? 95 teraz. 96 drogi są. Masz? Namierzam. Namierzam. Na dwa strony jest w ruchu, nie wiem czego pierdolę, ale... Poczekamy aż się zatrzymam, bo jest w ruchu. Nie, ale smugi nie widzimy, gdzie ten pocisk poleciał. Nie damy rady go w ruchu trafić, nie jest takiej odległości. Jest 2 kilosy od nas. 2 kilosy 150. No 1800 nie wiem, kurwa różne wartości podaje. No mi też zaczęło 1800. Prawie do
200 mniej więcej. Czekajcie, aż się zatrzymam, wtedy bardziej. Odmawiam, mamy dwa czołgi sprawne z trzech, sami na razie będę czekał. Dobrze. Warto było naszych się wycofać ewentualnie na zachód, być może będziemy mogli do was wycofać trochę na front. O, zwolnia. Będę upał. Challenger tutaj gra. Nie, dobra, dobra, coś śpiesz. Przyjął, czekaj. Dostał, ale rykoszet poszedł. Dobra, przycupnął. Mierzą 2060 metrów. Otwieram ogień. Za nisko. Kurwa, nie urusza. Za bardzo w prawo, ale wysokość do... Ty za wysoko. Obejwał ja. Pali się, pali. Nice. Dobra, już go nie dobiłem. Zostanie kontynuować tam oczyszczenie? Tak, dobra, ruszamy. Kierowca azymut 87 do przodu. Angel, uważajcie, zaraz na waszych plecach jest jakiś piechu czy przejadek. Kierowca, słyszał? Tak, przyjąłem, tylko jak było przezbrojenie, to nie wiem czemu, ale silnik się włączył. Aha, i musisz się powoli włączać, tak? Tak, na wszystkich kontrolkach pisał mi, dobra. Piechota będzie szła tam troszkę za tobą i no, jako 10-4 do zbiegu pani przejmą. Wiadomo czy przyjął, wiadomo czy piechota ma jedną aerówkę, coś, widzicie? Szczerze, miej uwagę na ten kąpiel, ja się zajmę tym tymi czołgitami, które już się chowali za czołgiem. Bo to jest zwykłe, nie mają jednej osoby. Nie trafisz, są za czołg. A nie chcemy zniszczyć czołg. No i dostał. No. Na jakie kałem ci 762 kalibru czołg wysadzać po ladyni? Co ty dzisiaj piłeś? Miej uwagę na kompleks, bo kompleksu mogą być kontakty. Teraz w lewo skręć, kierowca. Obrócimy i polecimy prosto naprzód. Tylko nie wani... Tak. Jeden wado, jeden, jeden. Przy czołgu jest czysto, można go przejmować. I taka sugestia, w bazie chyba były spreje do malowania. Możemy ten nasz T-72 oznakować niebieskim sprayem z każdej strony i będzie... Jak przyjeście? Jeden, jeden. Jak masz spray, to tak. No właśnie, myślałem, żeby wysłać medyków, którzy się pewnie nudzą. Oj, zostań na sili. Uwaga, uciekaj. Zostajecie, jedynka. Przekręćcie się na prawo, kadłub. Tak, prawda, to nie wychodzi na mile. No, dobra, mile. Zatrzymaj. Ciekawa, z kamienia. Macie zapasowe gąsienice? Możemy się podzielić. Mamy. Po te spraye możemy wysłać medyków, a którzy się pewnie nudzą, czy coś.
Control do HQ. Silnik tutaj jest rozpieprzony całkiem i lewy trak jest to naprawdę. Control do HQ. Mechanicy raczej to naprawią. Wykrepię. Mam uszkodzony chyba silnik i gaśnicę. To za chwilę do was przyjadę, zobaczę tylko co tam się z HQ stało. Na break, break, blitz, masz, nie, ma nie, ktoś z was może narzędzia? Potrzebuję. Mechanicy mają niestety, sam nie mam. Chociaż nie, mamy w czołgu. Podejdźcie do nas do 1-2, mamy w czołgu nasze. Nieoperacyjny też 30 sekund. Do wszystkich, kto przejął w ogóle dowodzenie? Czy wszystkie kompanie zostały poinformowane? Komuś do nich czytelny powtórz? Tutaj Angel, potrzebujemy sekundy za wszystkie rozkazy. 1-2 obrażeń. Panowie, na razie oczekujemy na... Bristol, status dla Angel. Bristol, jesteśmy na swoim sektorze. Co to za piechota podchodzi pod... Dobre pytanie. Przejęliśmy jeden drogi pojazd. Dobra, jak coś to wzywajcie, możemy wam karabinem postrzelić. Czyli status 3 czołgi i to wszystko. Przyjął, dołączycie do nas w sektorze Alfa, przemieście się na koordynaty 003-001, spróbujcie się tam okopać. Osłaniajcie północny wschód. Dostaliście? Załogi do czołgów. Panu. Proponuję, żeby trójka się z tyłu utrzymała w takim razie cały czas. Tak, zrobimy. Angel, do wszystkich pozostałych pojazdów typu techniczne, medyczne, ile was zostało? Teraz jeden pojazd. A co tam się tak zadymiło? Tutaj, Grey, mam... Źle się zadymiło.
Bisto 1-2 do Papy. Dallas Grey, zgłoście co z Zulu. Dallas Zulu, że tylko jedna osoba żyje. Przyjął. Wszystkie załogi są w czołgach? Potwierdzam. Zero 3001, tak? Przyjął. Kierowca, wykręć na i... Na 40, albo na 40 najlepiej. Musimy dołączyć do alby. I naprzód. Nasze prawej obywają, więc uwaga za górę. Za górkę mnie interesuje, co się dzieje. Dostajecie znowu jedynka, mina znowu? Czy znowu mina? Zatrzymaj się. Trzymajcie, osłaniajcie nas tutaj. Wójka przy... Zbijmy tam po prawej może, co? Tam, bo tam dużo się dzieje. Tak, a jedynka znowu wjechała na minę. Ale to jest 100 metrów prawda? 5 kilometrów. Powtarzam do wszystkich. Bristol ma przejęty jeden wrogi pojazd, więc ostrożnie. Bito 1-2 do Papy. Ruszamy na wcześniej podane koordynaty. Bardini. Tak? Ruszamy się, że mam. Tak, 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 to ruszaj. Jedziemy. Czekasz ci z tyłu do. Trójka przyjął. Dwójka przyjął. Ruszę. Wykręć na 50 kierowców. Dobra, troszkę prawej omin te skały. Dobra, jedź na 80. Bristol słyszy. Wszystkie jest 80. Że wszystkie trzy czołgi zostały od nas zniszczone. Musicie uważać na tył. Razem żeśmy przyjechali z niego w tył, z nią nam prowadzący do WC. My dostaliśmy na końcu, nie wiem, dostaliśmy na niego dwa strzały, nie wiem czy go zniszczyliśmy, czy nie musieliśmy uciekać. Bristol stoi na pozycji.
Zatrzymujmy się. Tak, bo mam to. Na 180. Nie, bo patrzę na mikro, także. A ty jesteś na tym 62? Tak, jest, no co? Czekaj. Dobra, zmienimy. Siedziemy rządkowym cały czas. Panowie, podjeżdżamy na pozycję SK. Nie uważajcie, bo z tej pozycji SK gdzieś tam na 180 był czołg, który ich podejmował. Kierowca, wykręć na 120. Dwójka przy... Jeszcze raz na która zmów? Pozycja na mikrodarze SK. Tak, i uważaj jeszcze, na 120 może być wrogi czołg. Niszczony, niszczony. Dobra. Jakieś piechota pojedyncze. Smugi? Czekajcie chwilę, jeszcze się rozglądam. Patrzę, nic tu nie widzę więcej. Dobra, podjeżdżam jeszcze trochę. Tak, podjeżdżaj. Jedź. Czuj nasi zniszczeni. Dobra, stój. O, komowisko. Piechoty likwidować, nie? Na prawo jest ostrzał do nas. Nie, na prawo. Cofaj, nie stój. 84 na ciężarówkę. 84 na ciężarówkę mierzę. A nie, dobra, to jedna pojadę zwykle. Dostaliśmy. Cofaj. Wpieprzamy.